Dzisiaj kupię losową rzecz z oferty specjalnej z tego Traders Vana, bo wszystko jest za golda, więc tak naprawdę wszystko może być dobre, ale nie musi. I będzie tutaj jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Za chwilę sobie wylosuję jakiś numerek. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i subskrybować kanał, jeżeli lubicie takie odcinki. I co my tutaj mamy? Zrobiliśmy ostatnio całego Battle Passa, więc tak naprawdę teraz mamy ten okres, gdzie możemy się troszkę pobawić, gdzie mogę sobie podekspić swoje konto troszeczkę, żeby wbić poziomy. Ogólnie zaczynamy taki okres troszeczkę chillery. Za 13 dni się kończy sezon. Co jest? Ja byłem przekonany, że ten sezon będzie jeszcze trochę dłużej trwał. I właśnie sobie przypomniałem, że nie zrobię tego odcinka, bo mam do otwarcia tą skrzynkę, ok? Zrobimy w kolejnym odcinku losową rzecz z oferty specjalnej. Po prostu, widzicie, plan się zmienił nagle. Miało być to, w ogóle to jest inspirowane, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja wam powiem. To jest inspirowane, to jest chyba PlayStation 1, z tego co wiem. To jest NES, u nas było to znane jako Pegasus. Ten mieczyk nie wiem, z czego jest. To jest inspirowane oczywiście Mario i tymi roślinkami. To jest chyba właśnie do tego NES-a do sterowania. Tutaj taki mamy pistolet na kaczki. Nie wiem, czy ktoś w ogóle, czy ktoś tutaj z oglądających pamięta takie rzeczy. I to wydaje mi się, w sumie nie wiem, może to jest jakiś Atari, jakiś Commodore? Ciężko powiedzieć, ale to też taka konsola, na której się grało kiedyś w gry. Kiedyś to było, a teraz już nie ma. Dobra, zobaczmy w ogóle, co tutaj mamy. Mamy jedną skrzynkę, ale tą sobie dzisiaj otworzymy za 250 kluczy i niestety szczęście mi nie dopisało, bo... O, dobra, teraz mi szczęście dopisało, chociaż nadal poluję na Donego Starka, czyli ten fajny skin, który musi być mój. Po prostu ten skin musi być mój. Zobaczmy, jak mi dzisiaj pójdzie oferta ta. Okej, jeden VIP wykreślony. Według moich obliczeń 40 godla dostanę części do broni. Nie róbcie. Oj, dobra, 35 części do broni, chociaż tyle. Dobra, wykreślmy sobie to. I zagram sobie z jeden meczek może i później otworzę tą skrzynkę za 250 kluczy. To musi być dobre. VIP na 7 meczy, zarąbiście. Skina w sumie mogę już sobie zmienić, bo nie potrzebuję. Znaczy, nie potrzebuję. Nie chcę tego skina. Ja sobie wracam oczywiście do mojego ulubionego skina, czyli... Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Kosmos. Ja no. Chociaż ten też jest fajny. O. I ten też jest spoko. I ten też. Ten to jest luzak, to jest taki ja, tylko że nie jestem rudy. To jest taka zasadnicza różnica. Jajko. Legendarny Mythical Dragon. Dobra. Mythical Dragon. Czy mogę go ulepszyć? Nie mogę go ulepszyć. Bierzemy kolejne jajko do wyklucia. Wiadomo, jak to wygląda. Każdy już wie. Może dzisiaj poziom wbijemy. Dobra, lecimy na jakiś meczek. Chociaż Friends. Tu jest skrzynka, tym się później zajmę. Dobra, lecimy na mecz. Workshop tutaj nic nie ma. Klikamy losową mapę. Zobaczymy, czy... O, mapa piracka! I ja muszę też robić questy. Muszę robić questy, ponieważ tam jest chyba 200 tych diamencików do ogarnięcia. Znaczy do zdobycia. Nie do ogarnięcia, tylko do zdobycia. Cyk. Cyk. Ej, halo. Co jest? Co tu właśnie się stało? Dobra, na górze sobie posiedzimy. Ten gość się jakoś awciął długo? Nie mogłem mu nic zrobić? Dziwne, bardzo dziwne to było. Tu w ogóle na statku jest jakieś zamieszki są. Halo, proszę o spokój. W ogóle to, jeżeli ktoś gra sobie tak jak ja na emulatorze, to polecam sobie włączyć to automatyczne celowanie, bo to tak działa dobrze, w tym sensie tak pomaga w celowaniu w przeciwnika, że ja sobie to pamiętam wyłączyłem na początku i włączyłem to, jak miałem chyba jakąś broń, z której ciężko mi się strzelało. I kurde, no to jest tak ogromna zmiana. Tak po prostu te pociski teraz wchodzą ładnie. Okej, dobra, już 3 fragi. W ogóle jakiegoś questa zaliczyłem. Nawet nie sądziłem, znaczy inaczej, nie sprawdzałem żadnych questów, a okazało się, że coś tam zaliczyłem. O, bombka była za mną. Dobra, no ta mapa jest średnia, no bo tu wiadomo. Wiadomo, nie? Mało miejsca i w sumie przeciwnicy nie mają gdzie uciekać. Okej. Ty, jakbym sobie tutaj stał? Czy to jest dobra miejscowa? Nie, bo za chwilę ktoś przyjdzie, wiedziałem. Wiedziałem, że ktoś przyjdzie, bo to jest taka miejscowa, że po prostu rzuca się w oczy, jeżeli ktoś jest po drugiej stronie. W ogóle chyba pety muszę pokonywać też przeciwników. Co jest? Ale zajmie się ktoś nim? Tutaj snajper jest. Cyk, oj! Ale mają mocną już bronię przeciwnicy. No, teraz już jest dość ciężko, żeby zająć pierwsze miejsce i wykonać to misję właśnie z pierwszym miejscem. Dobra, jakaś armatka z góry? Okej. Tutaj jest typek, siema.
O, z tego dawno nikogo nie pokonałem. Chyba mam nawet misję, że muszę kogoś z broni heavy pokonać, a ja tego nie robiłem tej misji, no bo ta broń heavy, ona ma bardzo długi reload. Więc w sumie mogę sobie robić... A, nie chciałem właśnie sfragować, ale nie udało się, że raz na jakiś czas po prostu będę tego używał. Okej. Kurde, lepsi. Portalium, co to jest portalium i czemu nie ma ultimate, czy tam ultimatum, chyba tak się ta broń nazywała. No, cały czas na nią czekam, chociaż z drugiej strony mam już takie potężne te snajperki, że nie potrzebuję teraz tej broni. Dobra, siema. Ale musimy wygrać. O kurde, my przegrywamy, to VIP mi pójdzie na marne. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Bo zależy mi teraz na jak największym expie i jak największej ilości kluczy. Siema. Dobra, kolejny headshotik, tutaj kolejny typek, się spali. W sumie nigdy jeszcze chyba nikogo nie załatwiłem tym spaleniem. No, tak jakoś dziwnie mi to szło. O, tu headzik. Gdzie są? Cyk, za chwilę trzeba będzie też rozegrać, znaczy za chwilę, no wiecie, zbliża się odcinek, w którym zagram sobie Battle Royale'a, tak żeby nie było, że zaniedbuję kompletnie ten tryb. Nie, bo jest nowa mapa. Jest nowa mapa Battle Royale'u. Teraz mi się przypomniało, że ja miałem ją rozegrać, bo miałem jakieś tam questy na skrzynki, a mówię, nie, zostawię to na odcinek i kompletnie o tym zapomniałem, a to było już chyba, nie wiem, z 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, coś takiego. Więc, no, trzeba będzie po prostu sobie to sprawdzić za niedługo. O, tam jest typek. A, za mną też był typek. Wszędzie tutaj są typy, dobra. No i co, kurde? Nie spodziewałeś się tego i ty też się nie spodziewałeś. O, eliminate, czy w końcu, 4 gości petami. To zadanie za mną też chodziło, ale w sumie... Co mi to da, że zrobiłem to zadanie? Że będę mógł chyba zgarnąć szybciej tą nagrodę tą z dżemami? 30 wrogów zdobyłem. A mój team? 3, 7, 4... A, i 3 osoby wyszły. Nie wytrzymały po prostu presji. No trudno. Chyba po następnym meczu będę już miał nagrodę. Weźmy sobie to i weźmy sobie to. Zobaczcie, 32 na 35. Eliminate with pet, take two place or higher. Dziwne, że tego mi nie zaliczyło, jeżeli byłem pierwszy. Wydaj 120 końców, to też bez problemu mogę zrobić. Okej, spoko nawet. Ale chcę zobaczyć, za ile mam... A, 7010. Kurde, na czym dużo expa było? Na jakim trybie było dużo expa? Arms Race? O, jest nowa mapa na Arms Race'a. Dobra, idziemy zagrać Arms Race'a. Fajnie, że jest jednak rotacja tych mapek. No. Może teraz będzie jeszcze łatwiej wbić, no. I kurde, z jednej strony powinienem dać się obijać innym, żeby sobie zrobili tą misję, bo pewnie są Fire Gold Hacker Pro. O-o. Nie no, gościu ma potężnik. Oj. Ale to strzela. Chyba miałem tą broń, tylko że ona była taka dość słaba. Dobra, na tej mapce też jest spoko ze zbijaniem tego zadania, bo możesz się skampić w jakimś pomieszczeniu jednym. Kurde. Dobrze gościu strzela. Na pewno lepiej ode mnie. Mam 4. miejsce, jeszcze żadnego fraga nie zdobyłem. A wiadomo jak to działa w Pixelganie. Co jest? A, asysty dostałem, bo zostało mu 6% HP. Jeżeli na początku nie zdobędziesz fragów, to później, no, właśnie później będą się działy takie rzeczy, jak widzicie na załączonym obrazku. No, chciałbym przejść chociaż poziom wyżej, drugi, dobra. Udało się, całe szczęście. Bo już myślałem, że będę do końca po prostu na tym. Dobra, drugi, tutaj z tyłu chyba byłeś. O, tutaj jesteś. O, z tego masz problem, żeby tu mnie trafić, także ja to wykorzystam. Raz. Aj, ile? Nawet mu HP nie zabrałem jeszcze. Cyk. Fajny pistolecik. Tylko mało obrażeń bije. Okej, i teraz chyba będzie... O, to z czego mnie typy próbowały już załatwić. Siema. Aha, ja myślałem, że to jedna rakietka wystarczy. A tu jednak nie. Pyk. Teraz mam snajpę. Mam drugie miejsce, więc powinienem to... wykorzystać? Nie, on miał dokładnie tą samą broń. Czyli to jest... Albo ma pierwsze miejsce... Możliwe, że ma pierwsze miejsce. Tutaj... O, siema! No, dalej. Jeden. Jeszcze tego sobie załatwimy. Albo tego, który zostanie z nich. Z tej dwójki. Nice. I za mną ktoś jest. O, ta broń jest w tym, w skrzyni teraz. Super. Oj! Pistoleciku! Strzelaj w niego. Mam 2% HP. Bardzo mało. Oj,
Kurde, jeszcze myślałem, że zdobędę. Pierwsze miejsce, dobra. Pierwsze miejsce mam, 3 minuty zostały. Tu jest... Oj! Podejdzie ktoś? Co to w ogóle jest? Jak to strzela? Przecież to pocisków nie ma, nie widzę pociski, żeby leciały. Co to było? Dobra, no jedna z dziwniejszych broń. Ja myślałem, że ją mam, ale nie, no to jest niemożliwe, że ja miałem taką broń na głównym kącie. Dobra, tu był jeden, nie ma już nikogo. O, tu jest. O kurde, to jest mocne, to musi być mocne. Albo i nie jest mocne. Mhm. To strzela siecią? To jest jakaś broń Spidermana, czy... Czy o co chodzi, bo troszkę przypomina, można sobie przycelować. Ja powiem wam, że ten taki tryb jak tutaj i jako, że broni się zmieniają, to jest fajny tryb, żeby po prostu sobie potestować różne bronie. Bo, no wiecie, nie każdego stać na te bronie, a niektóre są na przykład do kupienia, więc można sobie łatwo je przetestować, czy na przykład pasuje nam to. O, aim zarąbisty. Dobra, tu jest kolejny. Co jest? Jeden. Dobra, drugi i chyba zmieniła. Wow, co to jest za bydle? Dawaj, tu jesteś. A, nie zabiłem go. Czyli to zadaje mało obrażeń, pociski lecą powoli i no, nie jest to jedna z lepszych broni. A, mogę skakać? Mogę skakać. Trzecie miejsce. 14 na 17 ma lider, ja mam 12 na 17, ale z tego zdobędę jednego fraga i już będę miał 13 poziom, więc bez problemu. Potem, po tym meczu otwieram już skrzynkę. Siema! O, załatwię cię? Dobra, załatwiony i pewnie ktoś za chwilę się tutaj pojawi. Event gun. Okej, okay, z lewej. Wow, ale to wolno... ale to wolno bije. Znaczy, jest duży cooldown pomiędzy jednym a drugim strzałem. No, chodź. Jeden. Drugi strzał. Dobra, całe szczęście, że przeciwnik... przeciwnik wystarczy, że dostanie dwa strzały z tego. O, siema. No nie trafiam. Nie trafiam z tego. Czy tutaj było jakieś przejście? Jest przejście. Bo wiadomo, na tym głównym korytarzu są wszyscy. O, tak jak tutaj widać. I on ma jakieś pazurki. Skąd ty masz te pazurki, ha? O, match finish, dobra. Czyli udało mi się zająć, nie wiem, które, drugie miejsce, trzecie miejsce, coś takiego, ale fajne. Naprawdę ten tryb po takim małym failu na początku zamienił się w coś naprawdę ciekawego i coś, co można sobie raz na jakiś czas zagrać. Także przejdźmy może do openingu, tylko sprawdźmy, czy... O, 13 skrzynek. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy wypadnie mi ten Tony Stark. I nie, niestety nie wyparł. O, i to jest mityczna broń. Nie chciałbym dostać z tej najlepszej skrzynki mitycznej broni. No, bo to by było... To by było średnie. Dobra, gdzie to jest? I cek, klikamy. Dobra, dawaj mi coś fajnego. Broń. No nie, najgorsza nagroda. Czemu ja za każdym razem dostaję takie słabe nagrody? To jeszcze sobie mogę odebrać. I craft. Czy to się craftuje? O tak, craftuje się Mythical Secret Burger Factory. Nie wiem, czy będę w ogóle tego używał. Nie wydaje się, jak to strzela. A takie pojedyncze pociski. Jest chyba... No, długi jest cooldown pomiędzy jednym a drugim strzałem, ale... Jako, czekaj, bo to jest specjalna broń, czy co to jest? Heavy. A ja mam też heavy armatkę, która... Też się dobrze sprawdza. No nie wiem, trzeba pomyśleć. Ja sobie wbiję ten 31 poziom, 32, przepraszam, żeby już sobie poulepszać te bronie i tak dalej. I co, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pa, pa.